Hej, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak już ostatnio powiedziałem, będę chciał w tym miejscu zrobić jakiś obóz i pytanie, co do tego będę potrzebował w sumie. Wszystko, co potrzebuję, już mam, więc zróbmy sobie naszą maszynę naukową. Czy tak myślę, w którym miejscu można by ją zrobić? Jakbym chciał na przykład tutaj zrobić jakieś wyjście i z tej strony zrobić wyjście. A myślę, że w tym miejscu, gdzie wcześniej stawiałem, mogłaby być moja maszyna. No i pięknie, mamy nowe możliwości budowy. Oczywiście brakuje mi sporo materiałów do zbudowania większości rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że sporo będziemy w stanie tutaj zrobić. Szybki przegląd sytuacji. Struktury. Okej. A, liny i tym podobne rzeczy możemy sobie zacząć robić. Też przeglądałem, a czemu nie znikło? Okej, dobra. Magia. A kapelusik chyba nam na chwilę obecną nie będzie potrzebny. Ewentualnie, tak sobie myślę. No nic, na pewno trzeba będzie jeszcze sporo rzeczy pozbierać. Jakbyśmy sobie mogli zerknąć na mapę. Co my tu mamy? Mamy jakiś kamień, więc może od razu go rozwalimy. Tam jest kolejny. Okej, zbierzmy to, co możemy. Zdecydowanie to się przyda. Zaraz tam pójdę, tylko zabiorę sobie to spokojnie. No to widzę, że tego kamienia trochę będzie wokoło, więc to wszystko oczywiście trzeba zebrać. Coś mi się wydaje, że w tym odcinku znowu będzie bardzo dużo spędzonego czasu na eksploracji i na zbieraniu, no ale już na to poradzić. Może zjedzmy sobie to, aby już do końca zwolnić miejsce. W sumie w żaden sposób cię nie nazwałem, mój drogi przyjacielu, więc oczywiście może zróbmy tak, że najpierw wysłucham waszych propozycji, jeżeli nie będzie takowych lub będą jakieś, powiedzmy to, dziwne, to wtedy jakąś sam wymyślę nazwę dla naszego bohatera. Tak więc śmiało sobie piszcie w komentarzu, jak chcecie, żebym go tutaj nazwał. A później może zrobimy jakieś głosowanie. Coś nowego. Okej, mam... Udało mi się znaleźć jakąś dzidę. Okej. Widzę, że tutaj będę potrzebował jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym sobie te rzeczy przechowywać. Tak więc zróbmy tak, lećmy do swojego obozu. Gdzie on jest? Tutaj jest. Poszukajmy, gdzie tu mam możliwość zrobienia jakiejś skrzyni może? Okej, tutaj takowej możliwości nie ma. Gdzieś powinna być. Tylko pytanie, gdzie? Niestety, ale za wiele w tą grę nie grałem, więc też do końca nie wiem, co i jak. Chest. Okej, byśmy potrzebowali trzech sztuk drewna.
A żeby zrobić drewno... W sensie drewno, desk. Ja mówię. Gdzieś to było to. O właśnie. Okej. Jedno mamy. Także tak. Idziemy na... ścinanie drzewek. Potrzebujemy desek. Starałem się troszeczkę przygotować do tej gry poprzez pooglądanie ewentualnie jakichś tutoriali. I tam co nieco udało mi się znaleźć. Oczywiście. O, skończyło się. Tak, zbuduj sobie. I oczywiście ścinamy dalej, bo potrzebujemy trochę tych sztuk drewna do naszego ekwipunku. Ale z drugiej strony już nam się powoli noc tutaj zbliża, więc zaraz też trzeba będzie oczywiście wrócić do naszego obozu, aby sobie spokojnie tą noc przeczekać. No już nie marudź. Myślę, że jeszcze jedno drzewko spokojnie zdążę tutaj ściąć. Może nawet ze dwa. Okej. Wracamy do obozu. Dobra, mamy nasionka. Teraz przydałoby się znowu wytworzyć trochę tych desek. Okej. Ile jeszcze tego zrobię? Jeszcze chyba jedno. Okej, mamy little problem. O, dobra. No, zupełnie zapomniałem. I tak się to skończyło niestety, ale niezbyt dobrze. Noce są krótkie, bo nie chcę też tutaj zbyt długo przesiadywać. Ile będę potrzebował? Mogę to dorzucić? Albo niech sobie tutaj leży. Nie będę potrzebował. Okej. Czy jeszcze mogę te deski? Nie. Z czterech sztuk. A do wybudowania... Gdzie to było? Gdzie to znowu było? Okej. Myślę, że tutaj... w tym miejscu, jak sobie dziś wybuduję, to będzie dobrze. Okej. Mamy naszą skrzynię. Więc tak. Część rzeczy mógłbym sobie już zostawić w skrzyni. Ale zanim to zrobię... nie. Dobra. Trzeba by chyba trochę tutaj... ugotować czegoś. Mi się tutaj lekko nasza postać robi głodna. Kuk. Okej. Dobra. W skrzyni mógłbym jeszcze oczywiście trochę rzeczy już sobie zostawić, które na chwilę obecną oczywiście nie będą mi potrzebne, ale mógłbym też zrobić jakiś sobie plecak. To też nie byłoby głupie rozwiązanie. Gdzie to był plecak? Okej, cztery te. Po cztery, to w sumie miałem chyba wystarczającą ilość. Tak, to było z tego?
Lejko, zawsze, zawsze takie szukanie. No nie zapamiętam, gdzie to zawsze było. Signed machine, idźmy w początku. Co ty tak podskakujesz? Backpack. A, ja wziąłem patyki, okej. Okay. A to potrzebuję sianka. Wróćmy zatem do naszej maszyny. Okej. Okay. W ten sposób mamy oczywiście o wiele więcej miejsca. Tu mógłbym sobie zrobić taką skrzynię właśnie z takimi rzeczami. A ciebie tutaj wyrzućmy. Dobra. Mógłbym zrobić taką skrzynię właśnie z takimi rzeczami do... Mogę cię wziąć? Mogę. Do materiałów budowlanych. Myślę, że nie byłoby głupie rozwiązanie. Okej. Z tym chyba nic nie zrobię. Czy mogę krasnala jeszcze zabrać? Mogę. Będę potrzebował oczywiście jakiegoś jedzenia. Trzeba by się tam powoli zacząć rozglądać za możliwością jakiejś produkcji, może jakiegoś jedzenia. Mogę zrobić już kilof? Nie, potrzebowałbym jeszcze jednego patyka. Okej. Okay. Kilof zrobiony. Swoją drogą, pytanie? W którym dniu przyjdzie tutaj zima? Sobie coś się orientuję w 20 którymś, ale nie wiem, czy tak faktycznie będzie. Jeżeli ktoś może to potwierdzić, z chęcią takich informacji wysłucham. Oczywiście, jeżeli macie jakieś porady, to też śmiało piszcie w komentarzu. Każda informacja jest cenna. Zda mi się jakaś minimapa. Zamiast tak po prostu zerkać na tą tutaj i zbytnio oddalać się od swojego obozu, też bym nie chciał. Najpierw wolałbym splądrować tutaj ten teren, który jest niedaleko mnie. Chyba jeszcze kilka większych skał tutaj będzie. 45. Trzeba będzie powoli zrobić kolejny kill off. Ewentualnie ciekawe, czy jest możliwość jakiegoś ulepszenia tego kilofa. Czy kilofa? Tego nie wiem. Miejmy nadzieję, że wkrótce to się okaże. Dobra, zbieraj to wszystko. Już chyba za bardzo zaczynam się wypuszczać. Jak to wygląda? Okej, no mapa jest na pewno ustawiona na największą, więc sporo miejsca tutaj będzie do plądrowania. Tam jeszcze mógłbym zrobić jakąś pułapkę na te... na króliki. Okej, mam plecak, więc spokojnie mogę sobie tutaj eksplorować, tylko właśnie. Jeszcze taka kwestia, bo tu mi się zaczyna kolejny dzień kończyć. Więc lećmy szybko do obozu. Wygląda na mapie. Trochę do przejścia jest. A czas nieubłaganie leci. Mógłbym sobie w sumie zrobić kilka takich obozów, ale na chwilę obecną to nie jest potrzebne. Gdzie ten mój obóz? Okej. Okay. Tą stronę. Nie, dobra. Zostawiamy te kamienie, jeszcze później zdążę po nie zajść. Okej, okay, jak już jest to, to znaczy, że blisko. Okej. Okay. Jesteśmy. Weźmy sobie jeszcze trochę drewna.
Którego de facto nie mam, więc dobra. To dorzucę. Żeby już tak profilaktycznie było. Okej, 40 może być. Maksymalnie. Warto to wiedzieć. Okej. Mogę sobie tutaj gdzieś z boku położyć. Na chwilę obecną. To mogę ugotować. O, niestety, ale... Ale potrzebujemy dużo jedzenia. To mi de facto zbyt dużo jedzenia nie daje, o ile w ogóle jakieś daje. Okej, nad tym nie mam żadnej kontroli. A szkoda. Mógłbym sobie tutaj zasadzić. Zawsze to jakieś drzewka, które już mogą mi tutaj rosnąć. Będę miał na przyszłość po prostu. Taki mój mały, prywatny las. Jeszcze 4. Okej. Dobra. Musimy wyruszyć na poszukiwanie jedzenia. Bo to jest teraz główny problem. Co tutaj? Nie wiem, co tam było, ale... Na chwilę obecną to mnie nie interesuje. Okej, tu jest jakiś ul, który na chwilę obecną mógłby się jakoś przydać, ale o, właśnie. Dobra. Szybko zjedzmy. Dobra, do pszczółek na razie nie idziemy. Warto będzie mieć na uwadze, że tutaj jest ten krzaczek, bo tam co kilka dni będę mógł sobie do niego chodzić. Dobra, od razu zjedz. No z tym niestety nic nie zrobię. Co to? Jakaś dziura. Gdzie są te marchewki? Gdzie tu jest jakieś pożywienie? Okej, no kamień mogę zebrać. Jak już tak tędy przechodzę. Okej, nasionka, dobrze. Ugotuję je później, to zawsze będę miał trochę więcej z tego pożytku. No muszę przyznać, że straszna tutaj bieda z jedzeniem. Gdyby się nie okazało, że ta seria się skończy szybciej niż mi się wydaje. Wtedy już nie nazwiemy naszego bohatera. Mamy jeszcze nasze jagódki. Wygląda na mapie. Nie idźmy w tamtą stronę, tylko pokaż mi mapę. Dobra, mapa pod tabem. Będzie tak po prostu szybciej. Okej, nic tam nie było. No szału niestety nie ma. To muszę powiedzieć, ten teren bym jeszcze jakoś tak przeplądrował na szybko. Może coś ciekawego tutaj znajdę.
Okej, jakieś kamyczki. O. Moja czapa znikła. Dobra, idźmy do góry. Chyba poszukać jakiegoś... Okej, no osy chyba... Nie ma co tutaj z nimi wojować. Dobra, to już jest mój obóz. Dobra, zaraz się zacznie noc. Ja bym potrzebował jeszcze może jakiś... jakiegoś drewna. Także weźmy sobie, zetnijmy przed nocą. No, możemy od razu ściąć. Co ma taki kikut tutaj wystawać? Dobra, trzeba by zacząć coś gotować. Dlatego wrzućmy jedno takie. Okej. To mogę? Mogę ugotować. A to? Nie. Dobra. Zjedzmy sobie, bo tutaj strasznie mało pożywienia. Krasnala myślę, że możemy sobie tutaj wyrzucić. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wymyślicie jakąś nazwę dla naszego bohatera. No i cóż, słyszymy się już niebawem w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.